Epidemia koronawirusa przyniosła ze sobą również przyspieszenie islamizacji Polski. A tak, proszę bardzo, proszę popatrzeć, jak wyglądają Polki dzisiaj na ulicach. Owszem, czasem te maseczki nawet są twarzowe, no ale generalnie rzecz biorąc, tak cały czas, to już bardzo przypomina muzułmanki. A tutaj, proszę, panie z Gdyni, plastyczki, krawcowe, uszyły taki strój i to na całe ciało. No i one bardzo, bardzo już przypominają te panie z Bliskiego Wschodu i z innych krajów arabskich. I to wszystko ma miejsce w trakcie, kiedy budowa Judeo-Polonii idzie pełną parą, co zauważył już w latach 30. rysownik jednego pisma satyrycznego.